Metamorfozy to konkurs dla wszystkich pełnoletnich kobiet chcących coś w sobie zmienić. Z pomocą specjalistów, w tym fryzjera, wizażystki, kosmetyczki, dietetyka, trenera umiejętności interpersonalnych, fotografa i wielu innych, organizatorzy pragną przyczynić się do zmian w samych kobietach. Dodać im pewności siebie, udowodnić, że są piękne i wartościowe. Wszystkie kobiety tak naprawdę potrzebują jakiegoś bodźca do tego, żeby coś sobie zmienić. Tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy z tymi kobietami czy z klientkami i pytamy się, czego oczekują, na przykład, nie wiem, przychodząc do fryzjera, do kosmetyczki, to zawsze wiąże się to z tym, że one mówią, że po prostu potrzebują takiej zmiany ze względu na to, żeby lepsze miały samopoczucie, żeby lepiej się czuły, żeby czuły się bardziej dowartościowane. Także jak najbardziej. Konkurs wspierany jest przez jaworzyńskie firmy usługowe oraz handlowe. Tegoroczne metamorfozy podzielone na 3 etapy. Pierwszy z nich to casting na żywo oraz internetowy. Zgłoszenia przyjmowane są od wszystkich pełnoletnich, odważnych jaworzniany. Szukamy kobiet, które chcą w sobie coś zmienić, chcą poczuć się pewne siebie, które nie mają na tyle odwagi, żeby zrobić coś na przykład wielkiego w swoim życiu, natomiast my im w tym na pewno pomożemy. Ogólnie zmiana fryzury, może koloru, nie wiem, bo jestem przyzwyczajona do czarnego, ale zawsze jakaś dobra zmiana wskazana. Ubiór, styl. Pierwszy casting na żywo odbył się wczoraj, 18 marca. Drugi zaplanowano na 7 kwietnia od godziny 16. W drugim etapie konkursu wyłonione w castingu panie będą poddawane wszystkim zmianom, które zostały dla nich przygotowane. Dziewczyny poddawane są zabiegom fryzjerskim, zabiegom kosmetycznym. W tym roku mamy też dietetyka, mamy coacha, także będą też rozmowy z dziewczynami tak typowo pod względem tego, jak zmienić siebie od zewnątrz. Od wewnątrz będzie dietetyk, będzie fitness, także staramy się zmienić te kobiety kompleksowo. Tegoroczne metamorfozy zakończy wielki finał, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie 25 maja. To zgromadzona publiczność zdecyduje, która z pań faktycznie przeszła największą przemianę wizerunku. Na zwycięzczynię czekają oczywiście nagrody.